Dobrze, słuchajcie, lećmy. Ostatnio gdzieś się tu poprzełazili. Mapkę poproszę. Okej, no na razie musimy iść za tym. Za mapą, bo poszliśmy w tą stronę. Tu jest ten taki długi korytarz, co po nim przelatywaliśmy. No i tu gdzieś będzie powrót pewnie. Natomiast to, co szukamy, jest tutaj, więc na razie idziemy za koleją po prostu w tamtą stronę. O, chwila. Przecież tu już to, kurwa, robiliśmy. A, może ja tam zginąłem? Czy ja tam zginąłem? Mam 4 zgony, to bardzo możliwe, że zginąłem tam. No dobra. To może nie. Zobaczmy sobie... Ekwipunek, nic tu nie mam. Laser stykowy nie... No dobra, to zostawmy na tym. Przejście w nieważkość. Tak, ja chyba zginąłem, dlatego nic nie mamy. Wezmę się tu, rozejrzę. A, zginże, mały gnoju. Dobra, dawaj to. Au! To jest dobre. Do rzucania w inne potwory. Dobra, tutaj mamy jedno przejście, gdzie mamy drugie. Jest to mackę. Przeładujmy. Spokojnie, eksploruj, zbieraj zasoby, czytaj dokładnie notatki. Spoko, spoko. Czy wiecie? Plus jest taki, że ja znam tą grę. Pomimo, że gram w nią pierwszy de facto niby raz. No gówno! Gówno, nic to nie zrobiło, gówno. A wiem, co mnie tam jest ten. Wiem, co mnie tam ubiło. Wiem, co mnie tam ubiło. Tam jest ten jeden Ziomisław taki, co wystrzeliwuje tymi mackami swoimi. I to on mnie załatwił wtedy. A... Tam jest. A! No właśnie, dobra. Przeładujmy. Nie przeładujmy. Co to jest? To jest do spalenia. To jest ten linowy. Liniowy pistolero. Przeładuj. Aha, bo tu jakieś bomby tylko, kurde, rozsyłam. Nie, jeszcze coś wysłał. A kysz! No kurwa! Jak ja nienawidzę chuj. Tak, do tego nie da się podejść. Czemu ja zawsze to samo robię? Nie można do nich podchodzić, bo oni tym napieprzają. Ej, będzie. Zostałbym do końca streamu, ale w tym tygodniu ranki robię, więc uciekam przede mnie. A, okej. Okay. Kurde, Garfield, ty to masz przestranę, w sensie albo... Albo po nocach siedzi w pracy, albo idzie na z samego rana i nie może zostać na streamie. Przejebane. Przejście w nieważkość.
Gdzie ten drugi mały? Pokazuj się. Seriously, gdzie on jest? Tu! Czy de facto, kurde, moglibyśmy go nie ubijać tak naprawdę? Po prostu to zamknąć, no ale już trudno. To w ogóle jest... A, bo to jest jakby z mojej broni, wiecie, wyjąłem magazynek ten, który już zużyłem. Dobra, pokażcie się, małe gnojki najpierw. Tam jest. Dobra. Jeden ubity, ale gdzieś powinien być drugi, nie? Tu na mnie plują. Nie bardzo mam co tutaj, kurde, wykombinować innego, tak szczerze mówiąc, niż tam po prostu wejść i wejść, co jest trochę przykre, no ale co zrobisz. Dobra, to nie jest może najlepsza broń pod to. Deptaj to, dziękuję. Co się stało z tym zbiornikiem? Tu jest. Dawaj. Kurwa. Czy to już, czy nie? Chyba już. Dobra, dawaj tego. Szczykaj go. Jezus, ależ on był irytujący. A masz! No dobra, i co teraz? Czy ja muszę się wrócić po prostu? Niestety wychodziłoby na to, że tak. Że nic innego tu już chyba nie wskuram. Ty, chyba faktycznie się stąd wracało. Tak próbuję sobie przypomnieć, wiecie. Jak to było w poprzedniej części, znaczy w oryginale. Mogło tak być, że się chcemy wrócić, tylko nie mogę znaleźć przejścia. Tu jest. Na Discorda? Panie, teraz ja na Discorda mam chodzić? Czekajcie, to najlepiej tu Ani napisze. Bo Ania pewnie nie siedzi na moim streamie, tylko na... Nie wiem, co tam, coś tam robi. Napisałem jej wiadomość, mam nadzieję, że odczyta. Dobra, wyleźlimy i możemy lecieć dalej. Szósty rozdział cały czas, dobra.
Znowu ci. Tak właśnie myślałem. Nic w nich nie ma. No dobra, nieważne, idziemy dalej. Nic z nich nie powypadało. Trochę przykro. Dobra, mamy sklepik. Ogólnie całkiem nieźle idzie ostatnio, nie? Mamy, słuchajcie, sklepik, ekwipunek. Coś tu miejsca mamy. Ale tak, no noszę tą kurde broń ze sobą. No tak de facto to kurde nie jest mi to wszystko potrzebne. Laser stykowy. Może bym ten laser stykowy przeniósł do schowka i piłę też. Póki co. Okej, os. I teraz musimy pójść tam dalej. I tam dalej jest zamknięte. To znaczy potrzebujemy któregoś z tych drzwi. Drzwi... Egzotyczna atmosfera. Znaczy, no to wyłączmy drzwi i włączmy to, no bo jakby nie będę atmosfery wyłączał, to by mogło być problematyczne. Nieco. Aha, tu już widzę, zielono się zrobiło, czyli zaraz będzie kolejny pan pacjent. Znowu Nicole się odezwała. Okej, tutaj mamy jego mościa do zaszczepienia. Widzicie, to by się z nami stało, jakbyśmy się nie szczepili przeciwko COVID-owi, tak? Tak by było. Dobra. A idź od niego! Dostaw go! A, rzecz chuj. Nic, 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 kurwa jego mać. Po chwili już nie wiadomo... Wiecie, co ci atakuje? Co jeszcze żyje? Znaczy one w sumie wszystkie nie żyją, ale... Ciężko czasem stwierdzić, co tu się odwala. Dobra. Pozbierane wszystko, tam coś jeszcze leży. Kretyciki. Okej, tam zamknięte. No to wiemy, że tylko tu możemy pójść. Zobaczmy jeszcze mapkę. Dobra. I będziemy mogli ten rig podnieść cały. Isaac, sprawdziłam notatki Cross na temat... O Boże. O mój Boże. Sandra? To on. Dwie pary drzwi za tobą. Kiran. Pomachał do mnie. Wybacz, Isaac. Nie zatrzymuj się. To tylko zakłócenia obrazu. Wyglądał jak mój młodszy brat. Głupie, prawda? Przecież... No niby nie, ale tu wszystko jest możliwe. O właśnie, dobra. Tam jakoś jeszcze trzeba dostrzelić. Kurde, do teraz nie mam nawet czym. Co to jest to? Strzelba energetyczna. No dobra, to weźmy to sobie teraz, wyposażmy tu. Najpierw nosić wszystkie te bronie ze sobą i... To jest spoko, tylko że... No właśnie, tak będzie lepiej. No i rig tego całego ziomeczka powinien się znaleźć to jakby w tej narośli, ale coś nie możemy jej zdjąć. Aha, tam jest następny ziomisław. Bardzo ciekawie, co się udało zrobić. Dobra, winda, ale się rozejrzyjmy, czy tutaj nie ma jeszcze... O, tam coś jest.
Gdzie tu jeszcze co do rozwalenia jest? Bo myślałem, że ta macka nam się... Aha, okej. Serio? Okej, to nie działa. To zadziałało? No i mamy Rick pana Holta. Czy jakieś tam poboczne... Tylko co mi to w ogóle daje? Nie mam pojęcia. Co my tu jeszcze mamy? Główny inżynier na inżynierskim i w hangarze będzie jakiś ziomeczek. A na razie wracamy do naszej misji śledzenia kolejnych pacjentów. Dobra, zerknijmy, gdzie nam każe. Windą, tak? O Jezus Maria. Dobra, zobaczmy na mapę, bo ja już tu widzę, do góry, na dół. Będzie trochę rąbania się. Ja bym wykorzystał ten poziom, na którym jestem teraz, a nie się pierdzielić. O, zwłaszcza, że mam jeszcze punkt zapisu. Idealnie. Potem będziemy windą jeździć po prostu. I proszę, kolejny sklepik, ale w sumie po co mnie to? Apteczki jakieś tam mam. O, to sobie sprzedam od razu. Ciaj, może byśmy... Mamy o dziwo trochę hajsu w końcu. Żebyśmy kupili po prostu jakąś amunicję do karabinu. Boże, jakie tam się ostre... O nie, to będzie lokacja z macką. Jakie tam się ostre dyskusje widzę na czacie, o kogoś toczą. Ja napisałem Ani, ale nie wiem, czy to odczytała w ogóle. Nie. Jesus. A pieseł, okej, dobra. No, tak jak mówiłem. To, że to może być problematyczne tą bronią. No, przeładuj! Czego czekasz? O, świetnie! Nie zdążyłem? Nie. Tak, nie zdążyłem. To tylko tak wygląda. To taka kurwa podpucha. No nic. Możecie sobie z gąka naliczyć. Czy ktoś w ogóle z modów jeszcze pilnuje coś w grze dzieje? Widzę, że nie. No trudno. Ja sobie wezmę jednak karabinek. Będzie lepszym wyborem. Shit. Na razie zamiast tej strzelby. Zastanawiam się, czy... O, tam się coś zacięło. O, właśnie, tak się... Zastanawiam, dlaczego jeszcze mnie nie atakuje, ale... Już wszystko wiem. Przeładuj! Kurde, było blisko, no. Jeden magazynek to mało.
na tego gnojka. Misja naprawcza. Nie było mowy o kamerach pokazujących mojego zmarłego brata. Tyle śmierci. A co by było, gdyby znak tracił w niepowołane ręce? Znowu chodzi o CC. Tak sobie myślę, że gdyby jakaś korpołajza próbowała zgarnąć znak, ty i ja moglibyśmy coś z tym zrobić. Mówisz, jakby to gdyby było niemal pewne. Daj spokój. Gdzie jest Hammond? Co robi? No właśnie. Jeśli się nie skupię, zabraknie powietrza, zanim ta odpowiedź stanie się istotna. Podczas Pinokia to było tak, że przysypiałem, ale przypomniałem na wpisanie zgoda i potem wracałem lulu. Ja w niektórych lokacjach nie dawałem ci pospać za bardzo, zbyt długo. Dobra. Nie wiem, o co tam poszło na Discordzie, bo ja tam tak rzadko wchodzę, aczkolwiek no, jest regulamin Discorda, więc... Cóż, no należy się stosować. Jakaś flara, ktoś tu wchodził niedawno. Przejście w nieważność. Coś gdzieś słyszę. Tam jest jakiś gnojek mały. No! Trzy strzały! I się udało go załatwić. Też nieźle. A, w ogóle jestem w nieważkości, więc mogę sobie podlecieć. Czy ja z tym prądem coś mogę zrobić? To jest dobre pytanie. Tak, staza przecież była na wejściu Gamoniu tu. Gdzieś coś słyszę. Au, 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 au. Coś mnie napierdala i nie wiem skąd. W ogóle nic tu nie wiem. Tak szczerze mówiąc, chuj ciężko się tu nawiguje. Nie, to nie jest przejście. Tu jest jakiś gnojek. A, znowu nie mam amunicji na to. Kurwa, przestań, że nadupcać. To te gnoje. Bo ten jeden chujek gdzieś tu jest i... Dobra, zatrzymajmy to. Tu jest chuj. Kurwa mać. Dobra, nieważne. Lecimy tu. Jezus, prawie zginąłem znowu. Sterowanie turbiną. Aha, zatrzymałem te prądy. Wcale nie widzę, żeby to był dobry wybór, ale nieważne. Prąd trzeba jeszcze rozwalić wewnątrz rury. No, cudownie. Super. Tu zamknięte. No to musimy przejść dołem, a pewnie powrót będzie górą. Ta, szkoda tylko, że za specjalnie nie mam ekwipunku teraz, kurde, żeby... No czym ja mam to przeciąć? Mogę to spalić tu najwyżej. Ta. Cudnie. Awaria oczyszczaczy termodynamicznych. Odsunąć się od rur filtracyjnych.
I spierdalamy. Musimy wyczuć moment. Tak, żeby tu nie było i tam nic nie było. Aha, zamyka się. Oh shit. Niedobrze. O, spierdalaj ode mnie. Za chwilę tu odpali pewnie. Albo i nie. Jezus Maria, ten ogień im gówno robi. Jesus. Kredyty, dajcie mi coś konkretnego. Czemu wiecznie wypadają jakieś słabe ilości pieniędzy? Zamiast dać mi po prostu, kurwa, amunicję. Straszne. Dawaj. Dobra, tam mamy przejście. Zobaczmy, co jest tutaj naokoło. Krótkie korytarze. Tutaj się wydaje być jeden T? Nie, myślałem, że tam jest ten do zaszczepienia, ale nie. Cześć, Patrycja, witaj. Dawaj itemy, kurde. Bolek niedobry. Okej, to też mogę rozwalić ręką. Tego bym nie zgadł, szczerze mówiąc, ale skoro się da. O, notatka. Ta instrukcja jest otwarta na razie zatytułowanym Oczyszczanie termodynamiczne, konserwacja i utrzymanie. Sekcja uwagi została poszerzona o następujące treści. Wyciągnąłem wszystkie regulatory zaczyszczacze i podkręciłem je do oporu. Kurwa, szaleństwo, ale tylko mi to pozostaje. Powinno spalić przynajmniej część gazu. Tak mi się wydaje. Kurwa, nie wiem. Muszę czegoś spróbować. Patrzenie, jak Hidaka wyżyguje własne płuca. Usunięte. Nie mogę. To nie mogę być ja. Boże, miej nas w swojej opiece. Okej, okay, więc coś tutaj otworzyliśmy. Znaczy, otworzyliśmy sobie na pewno powrót. Chcemy zobaczyć tu. Okej. Okay. Tu jest ten plujący. Żegnam pana. Szkoda, że z nich coś nie wypada. Nic nie wypada. Coś nic nie wypada z nich. Coś tu mamy. Jest. Awaria oczyszczaczy termodynamicznych. Odsunąć się od ruchu. To było jedno. A to? Myślicie, że tu jest jeszcze jeden ziomek? Ażeż ty! Niespodziankę chciałeś mi zrobić. Spierdalaj. Powiedziałem ci coś, możesz iść w diabły. Dziękuję. Nie mam za bardzo dużo tych apteczek. Dobra, co to jest za miejsce w ogóle? Jakaś winda cholipka. Gdzie mnie to zabierze? Tu, poziom drugi. Okej, os. Do jeszcze jednego ziomeczka. Piątka, szóstka. No właśnie, bo my tak, widzicie, zrobiliśmy siódemkę. Aha, tu jakoś inaczej. No jakoś żeśmy poszli nie po kolei, szczerze mówiąc. Ale nie powinno mieć to większego znaczenia. No dobra, możemy się stąd wrócić, możemy iść tutaj, nieważne, idźmy na dół. A, chcę życie! O, to jest ta cała, ta, Scott, czy jak jej tam było. Ta, co jest naszym sprzymierzeńcem. Isaac, proszę, potrzebuję cię.
No jak się łatwo domyślić, Nicole już pewnie może nie żyć. Tam coś kurwa jest niedobrego. Weźmy sobie... O, proszę bardzo. No przydałoby się mieć wszystkie bronie, tak jak mówiłem. Weźmy sobie na razie tą stykową. Czemu tego nie używasz? I możemy sobie to spalić. Co nam powinno otworzyć przejście, ale też może wypluć jakiegoś ziomeczka? Nie. Tu jest jeszcze jedno. Tu nam otworzy przejście. No dobra. Ja myślę, że tędy przejdziemy. Mam z jakiejś staza widzę. No ale dobra. Chodźmy tędy. Okej. Orzesz chuj. Jakiegoś kurwa tanka mi tu dali. Wydurcaj! Dostaw mnie! Nic kurwa od ciebie nie chcę. Tępy gnojek. Co ja miałem zrobić z nim niby? Wrzuciłem mu dwa zbiorniki wybuchające i absolutnie nic. Dobra, on ma na dupie te takie, dobra, nieważne. Kupiłem sobie Stream Decka i widzę paczkę ikonek za 70 zł, która ma w sobie ponad 3700 ikonek, jakieś różne gradienty i warianty. Sky, nie płać za ikonki do tego. Nie płać za ikonki do Stream Decka, bo po pierwsze, możesz sobie sama kurwa narysować, a po drugie jest chuj darmowych. No naprawdę nie ma sensu. To jest scam. To idzie tak. Aha, i pęka tutaj. I już tu nic więcej niestety nie widzę. Są tam też inne drzwi, no pewnie później tutaj też warsztat jest zaraz za tą ścianą. Stream Deck jest strasznie użyteczny. Wywalam Go XLR Mini, bo Stream Deck robi to samo. Tak, no czy na Stream Decka nawet warto, znaczy niektórzy sobie... jak to powiedzieć? Dla niektórych Stream Deck będzie przydatny nawet dla ludzi, którzy nie są streamerami, bo po prostu daje to dużo możliwości. Ja też mam całe tutaj zakładkę, na przykład jedną, z której po prostu odpalam programy inne, tak żeby nie musieć tam, nie wiem, w Windowsie, czy nie musi mieć ikonek na pulpicie, to mam zakładkę programy i jakieś tam Photoshopy, InDesigny, Illustratory sobie z tego odpalam. Dobra, teraz już pamiętam, że tak powiem, co mam z nim zrobić. Mniej więcej takie rzeczy. Brawo! Nie wiem, czy to cokolwiek da, bo to jednak ogień to nie rozczłonkowuje. Muszę go po prostu jakby zejść od tyłu. O Jezu, ale po tym paskudztwie się nie da zachodzić od tyłu. Patrzcie, jebaniec się zdążył obrócić. Po tym głównie nie da się biegać za specjalnie. To nie wyszło. Chuj, brak stazy. A, padł. Okej. Nie było tak źle, jak myślałem, że będzie. Kwarantanna zniesiona, dobra. Przeszukajmy sobie tą okolicę.
No proszę bardzo, zasilanie, na pewno to się gdzieś przyda. Na razie sobie to rzucę w kierunku windy. Jak znajdę, gdzie chcę to mieć, chyba właśnie znalazłem. No, oczywiście, że musiał przyleść następne. Oż ty gnoju! Puść mnie, nic nie widzę, tekstury się zjebały! A ten się tu wije, widzę. Możesz się już przestać wić. Co my tu mamy? Karta układów pokładowych. Okej, okay, żeby włączyć gdzieś grawitację. To na razie tego nie włączę. Ała! Tak trochę po jajach go postukałem. Nie fajnie, ale no cóż. Dobra. Dobra, tam widzę, mamy jednego paściarza, którym się chcemy zająć, a to nie jest ten. Tak, to jest to pomieszczenie, w którym byliśmy wcześniej. Świetnie. Tak, poproszę. To jest ta karta. Tu. I warsztacik. Cztery węzły, mamy kombinezon. W sumie co tu mam? Strefa stazy i tlen. To nam nie jest bardzo potrzebne. Z czego często korzystamy? Jak zaczynam coś ulepszać, to za chwilę się okazuje, że nie mamy amunicji do tego. Piła plazmowa. No tutaj szliśmy w sumie to, żeby ta zwiększa ilość amunicji. To nie wiem, spróbujmy tutaj to wziąć. Zobaczymy. Pistolet liniowy jest fajny. Więc weźmy sobie tu. Obrażenia. Przeładowany, pojemność przeładowania jakiegoś pocisku. Jeszcze jeden, laserstkowy, strzelba. No właśnie z niektórych to ja w ogóle nie korzystam. Miotacz ognia, obrażenia. Z niego też w miarę często korzystam, więc idziemy trochę na pałę, no ale trudno. Pizza plazmowa. Nie wiem, czy chciałbym zjeść pizzę plazmową. Waiting tomorrow. Czekaj, czy to nie jest ten jej facet, którego chciała ratować. No nieważne, mamy to, co chcieliśmy. Teraz idziemy. Coś gdzieś słyszę. O, tu mam jeszcze to. Mapka. Mapka. Okej, tutaj jest. Teraz wylezą? Oczywiście, że wylezą. Aaa, nie te! Tylko nie bobaski. Dobra, to wszystko. Chirurg. Następne osiągnięcia. No, znowu jakieś osiągnięcia tu zdobywam. Okej, apteczka poszła. No i dobra. To mamy załatwione. Już? Jednym strzałem go rozwaliłem. Bardzo ciekawe. Dobra, mamy tam to włączyć. Cokolwiek to jest tak naprawdę. Dawno nie było żadnego zapisu, ale... No nic innego i tak nie mogę włączyć. Uuu, okej. Nie wiem, czy to było mi, kurwa, niepotrzebne, przejście w nieważkość, no ale dzięki temu mogę więcej potworków porozwalać. Bardzo się cieszę. Może winda po prostu, kurde, nie działa tam. I dlatego. Cholera to wie, nie mam pojęcia.
Dziękuję. Jest to całkiem możliwe. No i tam mamy tego ziomeczka, no właśnie. Pytanie, czy do niego dałoby się dostać inaczej niż w ten sposób. Albo przyspieszyliśmy coś, chuj to wie. Super. Co się dzieje? Musiało zdziwić. Prostą do ścian, gdy możemy rozpuścić frachtowiec. Dobra, otwieram magazyn. Wracaj nam i wywal tego bydlaka w kosmos, póki się trzęsie. Fajnie krążyły te kredyty. No dobra, to mamy zrobione w takim razie. To już wszystkich załatwiliśmy? Niech będzie. Ja nie zauważyłem nawet, no ale wszystkich mamy zrobionych, świetnie. To na inżynierskim, no to będziemy ewentualnie za chwilę myśleć. Na razie idziemy Lewiatana. Zaraz do was wracam, żeby lecieć na Lewiatana. Tylko mi powiedz dokąd. Okej, wracamy na środkowe pięterko. Jej, zapis! Czyli co, albo zrobiliśmy bardziej, tak mi się wydaje, że zrobiliśmy jakiś bardziej skomplikowany fragment wcześniej niż później, chuj wie. Dobra. Co możemy sobie, no właśnie, trzeba się zastanowić. Weźmy sobie wszystkie brońki, bo się mogą przydać. Ej, tak kurwa, do wszystkiego mamy te. Jeden magazynek do jednego, drugi do drugiego, tutaj dwa do trzeciej, czwarta, piąta, szósta broń, a broń mamy 7. No, no to kurwa, fajnie. Dobra, ja bym sobie nabrał. Nie mam żadnych apteczek. Ja bym sobie ze dwie takie. Wziąłbym sobie ze dwie takie. Zostały mi 3 miejsca. No i nie wiem, może kurde polecieć w to. A, bo tu się stakuje teraz ładnie. Okej, dobra. Boże, co tam się znowu dzieje na tym czacie? Weźmy se takiej. Trzeba będzie się zastanowić, co tak naprawdę będziemy używać. Na przykład nie bardzo widzę, żebyśmy pił używali na Lewiatanie. Więc to tak z dupy. Tego też nie. Weźmy tak to. Wyposaż mi to na jedynkę. Karabinek wyposaż mi tu na przykład. Tu jest piła. To nie. Miotacz ognia nie. Laser stykowy, pistolet linowy, strzelba energetyczna. Laser stykowy, no kurwa, niby laser stykowy mógłby być, bo tu liniowy widzę, że mamy niewiele amunicji. Nie mamy jeszcze tutaj. Nie, to jest do stykowego. Kurde, mol. Siłowa, może do strzelby. Weźmy sobie tą strzelbę, chociaż też kurde, nie, jeszcze z niej nie strzelałem, więc nawet nie wiem. Może weźmy po prostu. No co do chuja? Klikam w prawo, a mi przeskakuje na dół. To chciałem wziąć. Dziękuję. Głupia gra. Czy jest tutaj bazułka? Nie. Nie ma bazułek. Tak mam przeczucie, że mam strasznie mało amunicji. A,
To są zestarzale żelinowe do tego. Aha. To tak naprawdę nic więcej już tutaj nie mamy. Poza pistoletem, no. Tym pistoletem liniowym to nie mamy nic więcej do kupienia. Dobra. Chuj jakoś będzie, no. Specjalnie nie robię drugiego zapisu. Jakbyśmy chcieli sobie amunicję jakoś powymieniać. Czy ja dobrze idę w ogóle? Absolutnie. W drugą stronę mamy iść. Tamtego zostawiamy. Przejście w nieważkość. A tu jest zamknięte coś. Ciekawe. Coś nie czuję, żebyśmy potem tu wracali, no chyba, że... No nie, no bez sensu. Po co tu było zamknięte? Teraz windą na dół. Teraz stąd powychodzimy. Jeszcze zerknijmy na mapę, czy wszędzie tutaj. Dobra, to wszystko zwiedzone. Tu, tam jest przejście, dobra. O Jezu, to wyjście tutaj jest trochę długie, ale trudno. Oczywiście, tak. Wszystko będzie wybuchać. Tak, to są te pomieszczenia takie, znaczy, no, zraszacze jakieś, nie wiem, jak to nazwać. I tak tam wszędzie wchodziliśmy, to chyba nie ma już po co. Dobra, kolejny sklep i kolejny... Dobra, to już tu zapiszmy. No, dużo by było łażenia. No i na magazyn żywności w takim razie, moi drodzy. Uwaga, będzie śmiesznie. Na przykład jakiś chłopek. Przytwierdzony. No poproszę otwierać mi śluzę. Uwaga, wykryto zrażenie w magazynie żywności. Otwieranie śluzy. Śluza otwarta, ale lewiatan jest zbyt silny. Uczepił się wnętrza magazynu żywności. Potrzeba enzymu. Nie ma czasu. Wchodzę. Może zdołam go odciąć. Lewiatan waży aż 10 kiloton. Naprawdę muszę ci mówić, że to zły pomysł? Waży kurwa 10 kiloton. Zajebiście. Nie osiągnięto celu, wyrzuć lewiatana w przestrzeń kosmiczną. Teraz jest zabij lewiatan. No otwórz, czemu kurde? Przejście w nieważkość. Ui! Teraz za chwilę się włączą lampy, to zobaczymy. Proszę bardzo, jest i kurwa nasz mięsny jeż. Dobra, czy ja mu tu coś mam konkretnego z tym mac... Ała! Tak, właśnie. Trzeba napieprzać, jak się wysunie. Ten się będzie wysuwał. Ale co ja, jak mam kurwa to opanować, żeby się kurwa... No, dwa razy strzelę i koniec? Seriously? Teraz ta dolna. Okej. To wyrwało. Oj, siedź. Dobra. A, dwie się już schowały.
No, także jak wcześniej wspominałem, oż ty chujku. Jak wcześniej wspominałem, serio, będzie we mnie tym napierdalał. To te żyjątka zmieniają. Nie tylko ludzi w te swoje dziwne rzeczy. Ja tu jakieś tryby zmieniam w tej strzelbie, nie mam pojęcia. Przydałoby się. Gówno to robi tą strzelbą. Spróbujmy jeszcze tym. Także to żyjące zmieniają nie tylko ludzi, ale również każdą materię organiczną właśnie w takie. W takie coś. Jeszcze lepiej. Tak, dobij go, to łatwo mówić. Amunicja mi się kurwa kończy pomału. Dobra, kurwa. Wiedziałem, że coś będzie chujowo z tą amunicją. Dobra, do czego mamy? Do tego mamy. Świetnie. Nic kurwa nie widzę. Napierdala we mnie cały czas. Trzeba chyba się tu zbliżyć. On mnie odpycha, cholera. Ta broń jest bezużyteczna, niestety. No chyba, że nam się właśnie uda jakąś inną amunicję pozbierać. Jeszcze jakbym coś mógł. Najwcześniej zbierę broń, kurwa, pojemnik z tlenem. Ja go nie mam tutaj, kurwa, gdzieś. Uff, dobra. Teraz zginę, ale udało się. Nie mogę nic zrobić. O nie, wysysa. Jej. On generalnie tak jakby, wiecie, zabezpieczył sobie to. I wyleciał w kosmos. Zajebiście, w końcu. Jasna dupa. Wiedziałem, że będzie za mało tej amunicji, ale udało się. Ty zmiażdżyłeś łup lewiatanów. Wydałeś go na żer potworom morskim. Dziękuję, Isaac. Wracaj do środka, musimy porozmawiać. Okej, musimy porozmawiać. Teraz się tak zastanawiam, czy ta pani na tym etapie nie była już czasem martwa w oryginale? Czy będzie martwa? Czy może w tej części przeżyje? Chuj to wie. Kto to wie? Szukam, czy gdzieś tu jakaś amunicja nie została po nim jeszcze. Bo rozwalić tak dużego bossa i nie mieć żadnego lootu, to jest po prostu. Dobra. Może umarła, ale przeżyła? Nie, no wtedy by nie gadała. Powietrze się poprawia. Cross, o właśnie. Gdzie nie gdzie zostało jeszcze trochę gazu, ale. Gdzie nie gdzie, poradzę sobie. Słuchaj, Jacob. Mój Jacob. Słyszałam, że był na pokładzie wydobywczym z ocalałymi. Mówił, że budowali nadajnik SOS. A, okej. Mówił, że jest prawie gotowy. Ale nie odezwał się. Kolejny Jakub, dokładnie. Od dawna. Jeszcze nie mogę odejść.
Muszę się upewnić, że powietrze jest bezpieczne. Ale jeśli znajdziesz ten nadajnik SOS, wezwij pomoc. Tak zrobię. Układ wydobywczy. Dobra, okej. A jeśli spotkam Jacoba? Powiedz, że go znajdę. Marzę, by go zobaczyć. A jak spotkam Jacoba, to zależy, w jakim będzie stanie. Nadajnik SOS. Ktoś wystrzelił wszystkie pozostałe. Isaac, obok stanowiska roboczego Cross jest skrót na pokład wydobywczy. Otworzę go. Okej, dziękuję bardzo. Cholera. Może jeszcze wykaraskamy się z tego koszmaru. Byłoby miło, nie? Jej! Rozdział szósty. Ukończony. Siódmy. Uwrót otchłani. To co? Jak tam z tymi literkami nam wychodzi? Bo już mamy N, I, K, O, L, E. A teraz mamy U. Nicole Uwrót otchłani. Hej. No dobrze. Nasza mnie ochota, żeby przyjść Dante's Inferno. Dante's Inferno na pewno było też jeszcze na PS3. Tego jestem pewien, bo ja nagrywałem z PS3 to. Jakby sobie ktoś chciał obejrzeć, to zapraszam, jest na starym kanale. A tak to nie wiem, ale może i na PC-cie też jest. To jest ten pojemnik z tlenem. Kurde, tyle tej laser stykowy. Wezmę to, przeniosę do schowka. No nic, no chyba... No to też, dwa amunicji mi zostało. Zaraz mi się to skończy. Przeniosę to na razie do schowka i zobaczymy. Gdzie teraz lecimy? Nie tu, tylko tam mamy jakiś... A, to było wcześniej zamknięte, no. Nie można określić poziomu uprawnień. Świetnie. Wymaga główne obejście zabezpieczeń. Czyli te kolejne jakieś interfejsy. Właśnie, o co chodzi z tymi rigami? Bo ja już dwa zebrałem. Nigdzie to mi nie jest potem pokazane, że coś zebrałeś i że masz jakiś dostęp. Więc nie wiem, czy ja na tym mostku mam, kurde, coś odblokowywać, czy co? Bo w oryginale tego nie było na pewno. W sensie były te poziomy uprawnień, ale nie było... O, a tu jest przecież stacja kolejki. Aha, ze stacją kolejki to jeszcze mamy... Jest już dostępna. Dziękujemy za cierpliwość. No, dziękuję również. Poza stacją to mamy też, słuchajcie... Przejść tak naprawdę tu. Stanowisko wydobywcze. Poziom trzeci. Systemy pokładu wydobywczego zwariowały. Świetnie. Zajmę się windami. Wiesz, gdzie może być nadajnik SOS Templa? Sprawdzę w sterowni wydobycia. Tamtejże wyrzutnie pozwoliłyby nadać sygnał. Jest tam ktoś? Hammond? Gdzie jesteś? W wentylacji. Mam nadzieję, że nas słyszą. Tak, te stwory są wszędzie. W wentylacji przede wszystkim. O! Szlak! Znowu zgubiłam sygnał. Trzeba znaleźć ten nadajnik. Szybko. Okej, no chodzenie wentylacją to nie jest najlepszy pomysł. W tym świecie. No, na pokładzie wydobywczym mamy całkiem sporo do roboty. Już też będzie, pamiętam, zabawa. Okej, a to mi... A to mi nie da tutaj wejść, dopóki nie będę miał rigu ochroniarza. No dobra. Idziemy tędy, tak? Hammond pewnie odtwarza dinozaury? Co? Co to znaczy? Co to znaczy? W każdym razie trochę dziwnie, nie? Że to tak zniknął na dłuższy czas. Jeden węzełek mamy. Dlaczego my to wrzucimy?
Przeładowanie. Czemu obrażenia nie mogą być pierwsze? Jakieś referencje do Parku Jurajskiego? No, nie... Hammond Park... A, okej! Okay. W sensie ten stary miał Hammond na nazwisko, czy tam imię? Nie wiem, nie pamiętam szczerze już. Jakby ostatni raz Park Jurajski oglądałem będąc dzieckiem, więc serio nie pamiętam, jak to się tam nazywał. Jeszcze hajsy, sklepik. Zawsze możemy sobie jeszcze kupić to, ale tak kurde, kupować ten węzeł mocy, nie wiem czy jest sens, bo jakby serio, amunicja jest droga, jakby nie było. Znaczy droga, tania, ale niewiele dostajemy tak naprawdę. Nie mamy żadnej apteczki, weźmy sobie apteczki, kupmy. Wiem tylko, że Goldblum leżał na pace Jeepa i jak uciekali. Tak, dokładnie, w sumie Jeff Goldblum większość pierwszej części no właściwie nic nie robi. On ma tam nogę chorą i tyle, nie? Chociaż nie, czekajcie, ta scena, gdzie on tam do kupy wkłada rękę? Nie, to jest dwójka. Tak, dobrze pamiętam, że to w dwójce było, że on ten telefon musiał z kupy wyciągnąć? Bo on jest bohaterem głównym w dwójce, w jedynce nie. Ale tak jakoś kojarzę, że on w sumie to niewiele tam robił w jedynce. Dobra, weźmy sobie, zapiszmy. Dziwne. Dwa podpokłady wydobywcze są zamknięte, choć wszystkie systemy wciąż działają. Dowiem się, o co chodzi. Zastanawiam się, co to... O Boże, to jest wszystko winda! To jest taka wielgachna winda. Czy nie? Czy winda jest kurwa tu? Nie, myślałem, że jesteśmy w windzie, ale nie. Robka wydobywczy. No dobra, a zerknijmy sobie tak. Ekwipunek, mapa. Dobra, aktywuj wyrzutnie. Jakie wyrzutnie, to nie wiem. Ale mamy tak, na wydobywczym znajdź kryjówkę Kaina na pokładzie wydobywczym. Dobra, śledź. Inaczej, może nie śledź, tylko mi to nic nie pokazuje. W sensie, no tak, znajdź kryjówkę, no to, aha, pokazuje, że w dół i tyle. To jak kurde te, patrzcie, ten interfejs jest zakrzywiony tutaj w ogóle. Fajnie to widać. I niektóre wystają bardziej, a niektóre mniej. Apteczki wystają. Zajebiste. Kryjówkę pokaż. Tak, pokaż na mapie. Na poziomie drugim to będzie. No dobra. Tu. Pokład wydobywczy znać Rigdalasa. Pokaż na mapie. Poziom szósty mi pokazuje. Chyba, czy to nie będzie za tą gwiazdką ukryte. No, pokazuje szósty. Bardzo możliwe, że to jest za tym, w tym jednym pomieszczeniu, do którego nie możemy wejść. Dobra, idziemy za głównym. No właśnie, to za co te bany? Bo tu widzę ban, a... Banujcie wszystkich, ale co? Chodzi o Goldbluma? Kurwa, proszę szczekać normalnie. Czy ja jednak jestem na windzie, wewnątrz windy? Dobrze myślałem. Gnoju.
Oh shit, ja nie mam za bardzo... Czemu ja mam z ekwipunku? Halo? Dobra, fajnie, że znowu apteczka, aczkolwiek... Chwila, coś mi się tutaj pokiczkało. Stoję z ekwipunkiem. Patrzcie, dwie broni mam tylko wybrane. Posadźmy sobie to tu. Nie wiem, może to kurwa tu? A tak, bo wyjąłem te, których nie używałem. Dobra, to ma sens. M2, no dobra. M to są nazwy pokładów po prostu. Chodźmy. Okej, okay, po prostu tak z miłości zrzucacie sobie banami. No spoko, no. Kim jestem, żeby was oceniać? Beware traps ahead. OG Hvizder for Pulzombier Harler's Lasse. Kurwa, to nie jest po angielsku. Po chuj to czytam. Humans stay out. Okej. Okay. Humans stay out, kurwa. Demons welcome, tak? No śmiało, kurwa, chodź. No chodź, mordo. Powodzenia. Tu coś mamy jeszcze. O, jest tam jakiś, zajrzał mi przez ten, przez niedomknięte drzwi. O, to się zacięły na jakimś, kurwa, truposzu. Oczywiście najlepiej będzie sobie chodzić tak. O, ten laser tu przestał działać? Stawmy to tu. Temu trochę głowa jakby wybuchła. A myślę, że coś tu mogę zrobić, ale nie. Dobra, zerknijmy na mapę. Generalnie mam tam pójść, ale tu jest jeszcze jedno pomieszczenie, do którego będzie warto zajrzeć, widzę. Na szczęście jest, kurwa, zamknięte. Na wszelki wypadek na razie sobie to zrobimy tak. Jakbyśmy czegoś potrzebowali. Nie, się ładnie ustawiło. Przykro mi, kolego, ale już ci nie pomogę, co najwyżej tak. Czy ja właśnie kopniakiem rozwaliłem tą beczkę? Oczywiście, że tak. Przykro mi, ale nie mogę nic dla ciebie zrobić. A to ten strumień, to jest zajebiste. Patrzcie na to. Też chuj wie, czy to tam wpadło. Nie, obija się o ścianę. Ja pamiętam, że się tym bawiłem i próbowałem w ten strumień coś włożyć. Ta, wszystko drogie w chuj. Nie ma co. Czy może byśmy... Wiecie, co sobie zrobimy? Weźmy, sprzedajmy na pewno tlen. Mam to niepotrzebne. Staza też tak raz się wykorzysta, raz nie. Wezmę sobie to. Nie wiem, czy brać kwipunek. Nie, dwa pociski mam tylko do tego. Dobra, to nieważne. To idziemy dalej. A, zostawże go!
No niestety, ale najlepiej się... Lepiej rozczłonkowywać jak się... Jak najbardziej się da ciała naszych kolegów. Znaczy tam... No nie, może nie zdążyliśmy się z nimi zaprzyjaźnić, ale jednak... Po to właśnie, żeby na mnie... A, tutaj blokadę próbowali zrobić i nawet potworka tu zamknęli, ale no... Nic poza tym. Traps ahead, to właśnie. Warsztacik, zerknijmy, czy coś mamy? Czy nic? Zero węzłów. No a to... Nie ma co. Czy to dobry moment, żeby otworzyć piwo? No jest w pół do 12. No, myślę, że... Te pół godzinki... Jak wypijesz? To jasne. To może mieć sens. Gnek był bardziej dozbrojony, bo to był żołnierz. Dziennik górnika. Wpis pierwszy. Zabezpieczyłem obszar pod pokładu. Materiały wybuchowe, piły plazmowe, potykacze, ładunki rozpoznawcze. Trzy osoby są ranne, a Lingen nie nadaje się do walki. Skończyły się jej leki. Reszta zaopatrzenia jak na razie wystarczającej ilości. Amunicja, jedzenie, woda i paliwo rakietowe. Nawet bez rzeczy do nadajnika SOS. Wpis drugi. Podłączyłem zewnętrzne punkty dostępu. Wszystkie platformy wydobywcze są już dostępne. Lingen jest nieprzytomna, nic nie możemy zrobić. Przebiły się przez otwór wentylacyjny w podłodze. Jeden z tych latających skurwysynów od razu rzucił się na ciało Lingen i mieliśmy do czynienia z 6 zamiast 5. Poćwiartowaliśmy je, a potem puściliśmy wszystko do huty na szybką kremację. Nie możemy ryzykować. Ładunek rozpoznawczy wybuchł za wcześnie. Nie żyją Schlegel, Fike i Zitl. Nigdy wcześniej nie widziałem wnętrza głowy. Skrąwaliśmy ich w hucie, a potem zrobiliśmy przegląd zapasów. Nie mogę spać. Ja pierdolę. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie. Zabrałem trochę sprzętu, żeby zabunkrować się w bezpiecznym, mniejszym miejscu. Max Sweeney poszedł za mną. Krzyczał coś, że jestem samolubny. Ja? To on zwabiał te stwory prosto na mnie. Aktualizacja. Załatwiłem Max Sweeney'a. Odwiedziłem hutę, nie mogłem spać. Szósty wpis. Nie mogę spać. Zimno. Słyszę krzyki innych. Zginę przez nich. Lingen ma rację. Potrzebuje spokoju i ciszy, a huty potrzebują paliwa. Lingen ma rację. Już wiem, że ona nie żyje. Czyli mówisz, że tam można na szybką kremację kogoś. Ej, no. To chyba, że po prostu weźmiemy, wrzucimy bezpośrednio tam. Ten strumień nie chce tego przechwycić. Mam wrażenie, że on w jedynce działał? Czy może nie? Chciałem wrzucić na kremację. No nie, po prostu spada na to i tyle. Ale gówno. Ewentualnie możemy tam powrzucać. To wypadło! Ale kupa, dobra. Tu mamy jakieś coś. Czy ja sobie zrobiłem zapis? Nie jestem pewien. Cześć, Wola! Siemanko, witaj. Mi się wydaje, czy w Dead Space amunicja dropa do broni, którą aktualnie posiada, że tak mi się też wydaje, ale i tak bardzo szybko docieram do momentu, gdzie na przykład nie mam amunicji do czegoś tam. Nie to. Ale, no nie wiem, znaczy generalnie na pewno znerfili amunicję do... Przecież nie wiem, no może kurwa wezmę, tylko znowu wiesz, muszę to wszystko przy sobie nosić. Ja pamiętam, że wiesz, nie miałem nigdy problemu aż takiego z amunicją w jedynce. Może na tych pierwszych etapach tak, ale potem już nie. Więc nosiłem przede wszystkim piłę plazmową przy sobie, bo do tego co chwilę miałem amunicję. Nie wiem, no mogę wziąć, mam sporo miejsca, więc ciul. Zobaczmy, czy to zadziała jakoś tam, nie mamy co robić. To idziemy tutaj. Ale racja z tym, że tak, amunicja raczej dropi do tego, co używamy. O, żeż chuj. Przecudownie. Uwielbiam te małe, kurwa, gnojki. Okej.
Dziennik kolejny. Dziennik pokładu wydobywczego Adallas. Dziś przeprowadzono łamanie planety Aegis 7. Po naszej stronie wszystko poszło gładko. Wydaje się, że pojawiły się jakieś problemy na planecie i chwilowo straciliśmy kontakt z kolonią, ale uprzęże są stabilne, a moment obrotowy mieści się w akceptowalnych parametrach. Pierwszą bryłę skalną wydobyliśmy z ładunku tektonicznego, bla bla bla, około godziny po łamaniu. Następnie została ona przetworzona, oczyszczona i przetopiona na próbki. Wyniki przerosły nawet wstępne optymistyczne szacunki. Zwykły uzysk to około 35% minerałów, 5% skamielin i 60% odpadów, ale materiał z pierwszej bryły zawierał 65% minerałów i 0% skamielin zgodnie z oczekiwaniami. Daje to 6,5 tony z rudy 10-tonowej bryły. Obecnie trwa pełna produkcja skoncentrowana na sektorze EQL5. Jeśli nie jest to anomalia, to trafiliśmy na główne złoże. No to chodzi w tym łamaczu planet, nie? Czyli to, na czym my jesteśmy na Ishimurze. Czyli po prostu dolatywali do planety, którą skanowali w poszukiwaniu minerałów. Stwierdzali, okej, tu są fajne minerały. Lecą tam, zakładają na dole kolonie i po prostu dosłownie wycinają kawałki planety, a następnie pobierają sobie te kawałki planety takie ogromne na ten statek i przetwarzają po prostu tutaj na statku, odzyskując po prostu same minerały, a resztę wypierdalają w kosmos. Względnie z powrotem na planetę. Że taki technologicznie po prostu... No trochę przejebane, jakby de facto niszczysz planety, rozkładasz je na kawałki. Dobra. Świetnie. Skontaktuj się z kierownikiem Dallasem, aby uzyskać dostęp. W końcu robię postępy z systemami pokładu wydobywczego. Masz ten nadajnik SOS? Nie, a wyrzutnie są zabezpieczone. Potrzebuję RIG kierownika pokładu, żeby je otworzyć. Kierownikiem pokładu jest Dallas. Znajdziesz go na podpokładzie przetwórczym. Widzę też aktywny RIG, Jacob Temple. Podpokład naprawczy. Może zostawił tam nadajnik SOS. Mam nadzieję, że tam dotrzesz mimo awarii. Nie awarii. Pułapek. Górnicy próbowali w ten sposób utrzymać swoje pozycje. Cholera. Dobra, otworzę podpokłady, tylko sprawdź, czy nadajnik nie jest do niczego podłączony. Dostajesz moment do broni, który ma... No właśnie, tak też myślę, tylko... Tylko to znowu, no to wybierz sobie kilka broni, reszty nie używaj po prostu. Wszystkie są fajne, nie? Że ten laser stykowy się całkiem przydał, nie? Strzelba jest fajna na bliskie starcia, tak naprawdę. Miotacz ognia, kurde, nie jest zbyt mocny, ale zajebiście się sprawdza na te jakieś takie mniejsze dziadostwa. No wszystkie są fajne te brońki, no. Przedmiotacz się na to dobrze sprawdza. Na te gówna, co leżą tu na ziemi. Ale jakby bierze się to z tego, że tak, masz jakąś broń, korzystasz z niej, kończy się amunicja. No to korzystasz z jeszcze innej i z jeszcze innej i za chwilę masz takie, dobra, do tego dawno już nie miałem żadnej amunicji, więc ją odłożę, więc tym bardziej nie będziesz miał amunicji, bo właśnie odłożyłeś. Nie? Dobra, gdzie my w ogóle lecimy? A, z powrotem gdzieś, tak. Czyli sobie ten rig musimy fabularnie odszukać. Okej. Na razie nie mam po co chyba iść. Bo się tu jest zamknięte cały czas. Więc sobie to przeniesiemy. Nazwy rozdziałów mamy N-I-K-O-L-E-U. Nikoleu, jak na razie. Okej, więc zapewne musimy... Proszę bardzo, na obróbkę. To będzie po polsku, tylko inaczej przetłumaczyli niż ja. No, tak, tak, no. Jak są rozdziały po polsku, no to wiesz. No na przykład tą piłę, ja całkiem lubię piłę. I nie wejdzie.
A ja się kurwa wycofał, gdoje. Wiedział, co go czeka. Ja na przykład piła jest bezsensowna na jakichś dużych wrogów, nie? Ale na tych mniejszych jest zajebista. Liniowy na przykład pistolet na dużych wrogów się nie sprawdza do końca, ale sprawdza się na duże grupy wrogów. Plasma cutter jest w sumie dobry na wszystko. Uniwersalny. Cześć, Nis, tu Jacob. Nie mogłem cię złapać. Jeśli to znajdziesz, opuściłem pokład, ale zaraz wrócę. Jest kolejny ocalały. Wydawał się przerażony. Zamknę nadajnik SOS i pójdę po niego. Do okna startowego zostało jeszcze trochę czasu. Warto dla niego zaryzykować. To lekarz. Mercer. O nie, poszedł po Mercera. Najwyższy czas na coś pozytywnego. Strzelbę ma. Kocham cię. I proszę, uważaj tam dobrze. Tak, poszedł po Mercera, to już wiemy, że... Że nic z tego. Dobra. To możemy sobie lecieć dalej w takim razie. Czy coś tu jeszcze jest? No zawsze jest ta kurwa, wiecie, wentylacja nad nami, która może jebnąć w każdym momencie. Ktoś krzyczy. To ja idę w drugą stronę. Tam też ktoś krzyczy. Mhm. Czyż by się zaczęło? Tak. Dawaj, pudełko. Dawaj kurwa, tknij i kiłą. Ja wycofajmy się troszkę. I na przykład... M! I też jest... I to się sprawdzi na tym. Ajże kurde pijawko. Zestaw stacji, strasznie niepotrzebny faktycznie. Tu coś jest. Zobaczmy sobie. Tu jest zamknięte coś. Jeden chuj, gdzie pójdziemy. Idzie następny. Się całkiem miło. Że tą strzelbą całkiem miło się właśnie załatwia. Dobra, apteczka. Tu coś mamy? Nie, to są właśnie jakieś takie tylko stanowiska, że coś tam zeskanuje się i tyle. Zrozumiem, że to element wystroju, nic więcej. Zapisik tu mamy, o dziwo. Mało bezpieczne, kurwa, miejsce w sumie. No ale spróbujmy zapisać. Gdzie mamy iść? Tam na dół. Zobaczmy mapę. Czy pójdziemy tu? Aha, tu mamy to zablokowane. O, proszę bardzo. Wezwanie ochrony. To dawaj, czytajże to. Odebrano wezwanie ochrony. Udala! Ochrona na wydobywcze, ale już! Doktor Kaino szalał! Cofnij się! Wiem, jak tego użyć! Będzie już zawsze utykał, jeśli nie dasz mi kodów do portu towarowego! Jesteśmy w przetwarzaniu! Po cholerę nam kody do portu! Muszę dotrzeć do znaku! Kończy nam się czas! Dawaj kody! Krysy, to samo zrobiłeś kapitanowi? Nie, z Benem to był wypadek. Nie basz się porównywać mnie do kogoś takiego jak Mercer. Próbuję was ocalić. Cała nadzieja w znaku. Puść go, jest uzbrojony. Gdzie jest kurwa ochrona? Chyba ty jesteś ochroną.
No nieważne. Czy nie, czy on był szefem wydobywczego? Nieważne. O, żeż chuj. A ile kolców tu jest, kurde? Tu zamknięte. Ja tu widziałem, słuchajcie, wcześniej takie fajne rzeczy. Zawsze sobie to możemy tutaj poprzerzucać jakby co. Siemano. Kurde, znowu trójka, no. Wszędzie, gdzie idę, to trójki tylko chcą. Na dwójkę już nic nie ma. O Jezu, pamiętam ten korytarz. Dobra, dawaj. Nie to. Nie to. To. To jest moje, dobra. Sklepik, czy coś tu jeszcze potrzebujemy? Która jest godzina w ogóle? No, dochodzimy do północy, więc w sumie będziemy za chwilkę kończyć. Ja bym na przykład to sprzedał. No ta staza... Prawda jest taka, że jak staza nam będzie potrzebna fabularnie, to zawsze jest stacja obok. Praktycznie nie wykorzystuję tego. Wezmę sobie jedną taką apteczkę i chodźmy. Dobra. Okej, tam nie przejdziemy. O, tam by się przydało to rozwalić. To może będziemy mieli dojście odpowiednie. Tu jest niby... Ta, dobra. Weźmy, o, strzelbę na przykład. Okej, drzwiczki odblokowane. Dobrze pamiętałem, że coś tu będzie do zrobienia. Anomalie. Sterowni przetwarzania, ale ktoś aktywował zabezpieczenia. Nie otworzysz drzwi, dopóki grawitacja nie zostanie przywrócona. Ale system się nie zresetuje, gdy w środku dryfują odpady. Znajmniej wiązka przetwórcza wciąż działa. Uwaga! No i właśnie, teraz chyba... Anomalia zniszczona. Okej. To żona wybuchła, to trochę dziwne, w sensie mi się wydaje, że trzeba było to wrzucić w ten strumień po prostu. Ale kurwa głupie! Jestem więcej niż pewien, że w oryginale po prostu trzeba było to wrzucić w tą wiązkę. I one sobie po prostu te kawałki leciały z wiązką i ta wiązka i tam gdzieś wpadały i wtedy to się kurwa... I wtedy było okej. A nie, że kurwa wybuchało z dupy. Dobra, chodźmy tutaj. Kurwa, co to uderzyło? Jezus, widzieliście tą kurwa mordę, która na nas leciała? Ależ kurwa głupie, no. Bum, koniec. To wystarczyło strzelić do tego. Jestem na 100% pewien, że trzeba to było wrzucić w tą wiązkę i ona wtedy przelatywała po prostu tam dalej. Wiesz co, ile mam zamiar czasu grać? Nie, myślę, że kończymy, bo jest faktycznie północ. To jest dobry moment, natomiast chciałbym... Aha, musimy zrestawiać system. No ten etap po prostu przejść. Kurczę, ja dobrze wspominam ten etap, jak grałem w oryginale, a teraz jestem trochę zawiedziony. No, świetnie.
odpierdalać ode mnie. Nie, jeszcze ten chujek. Serio. Teraz spadam. Chuteczkę sobie biorę. Dobra, wszystko zdejmij. Ej, chujku. Czwórka, przeładuj. Okej. Zbieramy te wszystkie apteczki. Dobra, i tak, mamy przejście tam. No, to jasne, trzymaj się, Rajsza. Do zobaczenia. Tak, mamy pójść tam i zaraz tam pójdziemy, tylko tutaj mamy jeszcze ten korytarzyk do ogarnięcia, który widzieliśmy wcześniej. Poprzydają się nam te rzeczy. I to chyba wszystko, dobra. Mówiłem, kojarzyłem dobrze z tą, że trzeba było odciąć te kable i coś tu zrobić, żeby się dostać. Może z ciebie chuj. A, czwórka. Nie przyspieszaj, jak strzelam do chłopa za tobą, no. Co za kurwa gnojek. No. Świetnie. O nie, kot wyjebał ten? Kot ci wyrąbał, zrzucił ci Lego. No to kurwa, znowu składania. Pewnie 3 tygodnie, co? Ale możesz zawsze to pomyśleć sobie o tym tak, że to jest raz na jakiś czas powinieneś to zniszczyć, po to, żeby móc to zbudować od nowa. Bo jaki sens? Rozumiem, że to jakiś taki raczej droższy zestaw, nie? No i tak kupujesz sobie taki zestaw, no i potem go, kurde, składasz, no i masz, i tyle, nie? Jaki fan z tego? Ja mam takie jedne puzzle, które bardzo lubię. 600 elementów z zamkiem, ten taki słynny zamek gdzieś tam, w Austrii, on jest czy w Niemczech, nieważne. Taki, co jest na szczycie góry. I ten zamek jest fotografowany miliard razy o wszystkich możliwych porach roku i widziałem, kiedyś pamiętam, byłem na kolonii, na zimowisku w Zakopanem, byliśmy w takim ośrodku i właściciel tego ośrodka uwielbiał po prostu puzzle z tym zamkiem i wszędzie w korytarzach wisiały po prostu te puzzle, w sensie on se to układał, przyklejał do jakiejś takiej antyramy i tak zostawiał, nie? I to wszędzie gdzieś wisiały te wizerunki tego zamku i myślę sobie, o kurde, ja mam ten sam zamek przecież w domu. No i finalnie zrobiłem to samo, czyli ułożyłem kiedyś te puzzle, przykleiliśmy je na takiej białej karcie i wrzuciliśmy w antyramę. No i wszystko spoko, poza jedną rzeczą. Nigdy więcej już nie mogę ułożyć tych puzli, bo one zostały permanentnie przyklejone do czegoś, już złożone, nie? No i coś zrobić? No nic nie zrobisz. Więc teraz wiesz. Teraz się wkurzasz. Jest ci na pewno przykro. I przykro mi, że tobie jest przykro. Jakby współczuję. Natomiast pomyśl sobie o tym, że będziesz mogła sobie to ułożyć znowu. Tylko... O! Nagle certyfikat dostałem od tego Dallasa, świetnie. Potwierdzone. Kierownik Dallas. Ostatni wpis. Upewniłem się, że nie opuszczał tego podpokładu. Ale ja też nie. Widziałem, co robią z ciałami. Czym się stają. I nie pozwolę, żeby to samo spotkało mnie. Jeśli nie będę miał kończyn, to po zarażeniu przynajmniej nikogo nie zabiję. Proszę, powiedzcie Don i dzieciakom,
że ich kocham. O Boże! Ja pierdolę. To nie lepiej było wskoczyć w ten strumień. On se po prostu ucina kończyny. A, to jest on. Tu sobie leży. I ma plazma katera. Teraz zauważyłem, że on tu odciął sobie nogi, rękę, no i tej jednej już nie wiem za bardzo jak, bo czy no niby mógłby, ale głowę też mu odpadło, no zrobimy tak, żeby mieć już jakby pewność, ale tak szczerze mówiąc, to na jego miejscu, jeżeli już tak się zdecydował, to chyba lepiej by było wybrać to, wskoczyć w ten strumień i zostać przemielony naraz, a nie fizycznie odcinać sobie, no pojebane. Czy jakoś losowo to działa, lorowo to działa, że potwory umierają, jak im się kończyno odetnie, czy to gameplayowa masa? Znaczy, tak, chodzi o to, żeby to miało jakiś sens gameplayowy, tak? Czyli takie zombie, którym strzelanie w głowę nic nie daje, musisz umuczyć kończyny, ale lorowo ma to taki sens, że te żyjątka przejmują jakby kontrolę nad znaczy, no niby to nie do końca się lepi, nie? Wszystko, ale w teorii one przejmują te ciała i przejmują te ciała, no i sobie ich jakby przekształcają, tak? Ale w momencie, kiedy odetniesz kończyny, no to on nie ma czym atakować, tak? Nie ma rąk, nie ma nóg, więc jest tylko kadłubkiem, więc no nie bardzo jest w stanie zrobić nic. No i faktycznie jest to tak zaprezentowane, że po prostu jakby umierają, nie? I tyle. No tyle, nie? Ale to popatrz, że też tak rozwiązane to zostało w The Walking Dead, że przecież była ta cała laska taka z kataną, jak ona miała, jakieś Michelle, Michonne. Była taka, nie? Dziewczyna z kataną i ona przecież na początku, jak ją widzimy, to prowadzi nas na sznurkach dwóch zombie. I z tego, co pamiętam, to chyba jeden był jej bratem, a drugi chłopakiem, coś takiego. Czy kuzyn i brat, czy kuzyn i chłopak, to nieważne. I obydwoje tych zombie wykorzystywała jako tragarzy i oni byli nieagresywni, bo odcięła im ręce i odcięła im dolną szczękę. Nie mogąc nikogo ugryźć ani zaatakować, straciły zainteresowanie atakowaniem ludzi i były posłuszne. Obaj to byli bracia? Że mi się wydawało, że jeden był albo kuzynem, albo chłopakiem, ale nieważne, ja to oglądałem tyle temu, że ja z tym mogę coś mylić. Więc narobi się takie czasem lorowe hop-siup, żeby było ciekawiej. No i jakoś ten gameplay chodziło, żeby uzasadnić, tak? Że nie jest to typowe, że strzelasz po prostu w głowę i do widzenia. Tylko dosłownie musisz im te kończyny, zresztą dzięki temu cała ta maksyma ma sens, tak? Może wybrzmieć cut of them limbs. Czy tam their limbs, no zresztą. O, trudny brak zasilania. Po co ja tu wlazłem? Ej, zasilanie jest. Okej, ale dzięki temu możemy tutaj jeszcze wejść. Także się cieszę. Uprawnienia potwierdzone. Jej! W końcu. Dobra, to chyba wszystko. No to nic, moi drodzy. Chyba myślę, że kończymy na dzisiaj. Tylko dojdziemy do punktu zapisu oczywiście. Który jest niedaleko stąd. Sprzedaj. Kurde, jak dużo apteczek nagle mam, nie? Ja sobie kupił może ze dwa magazynki. Cholera, ze dwa magazynki tego. Materiał. Aha, ja sobie mogę tego po prostu nakupić, ile chcę, tak de facto. Na tyle, ile będę miał pieniędzy po to, żeby móc się ulepszać w nieskończoność.
Więc wtedy to zaczyna mieć sens, no ale wszystko w chuj drogie tutaj jest. W ogóle cześć Teo, witaj. Zasadniczo kończymy, bo tu jest zapis chyba zaraz za drzwiami. Bo prawie zaraz. O właśnie. Także tak, kończmy.